Słuchajcie, witam Was ponownie. Już po ugotowaniu jestem już na łowisku. Będę nęcił. I czym będę doprawiał? Tak jak Wam powiedziałem, poziomka. Poziomka robi tutaj od tylu lat. Sprawdzałem wszystkie smaki. Najbardziej się sprawdza poziomka i róża. Róża to bardziej te leszcze takie, wiesz, ściągają, ale brałem bardzo dużo tego, takich smaków spożywczych od jak lody się robi, ale z czasem Bogdan Barton zaczął produkować właśnie poziomkę, róże. Ja właśnie teraz taką mam tutaj. Że tu nie chodzi o reklamę, ale naprawdę jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o te leszcze i karasie nad Zalewem Wiślanym, to bardzo polecam. Dodaję parę kropel i zaraz zejdę tam na dół na łowisko. Znajdujemy się w tej chwili nad Zalewem Wiślanym. Mam swoje miejsce od prawie 10 lat w tym samym miejscu w łowie. I zawsze właśnie grubo to przynosi rezultaty. Jest fajna zabawa. No to co, idziemy przez te krzaki. Ścieżka nie byłem, zobaczymy. Teraz na wiosnę pierwszy raz idę tutaj. Po przyjeździe, słuchajcie, to jak zawsze trzeba przetrzeć te. Przecież teraz jeszcze trzciny nie wyrosły. Zobaczymy, jaki stan wody jest. O, jak ślicznie. No, trzeba się przedostać przez małe bagienko. No jesteśmy, słuchajcie. No, tak to wygląda. Paleta jeszcze stoi. Patrzcie już. Tyle lat i wytrzymuje. No i stan wody odpowiedni. Czyściutka. Słuchajcie. Przejdziemy sobie tutaj. O, nie dojdę do palety. Tak, bo się zamoczę. Dobra, można stąd rzucać też. Wodery. Tylko uratują. Przełączę kamerkę, byście widzieli. No jeszcze raz Wam pokażę. Widok przecudny. No i co? No i naprawdę parę kropelek. Zapach jest bardzo intensywny. Aż to czuć wszystko. I polecam. Jeżeli chodzi o te japońce i leszcze na Zalewie Wiślanym, to grubo. Jeżeli już zaczniecie wrzucać zanętę, to będziecie mieli typowe ryby zawodnicze po 10 cm w ciągu 2 godzin 10 kg. Bo wtedy to już jest tyle na rybku wchodzi. A jeżeli chcecie przesiać to i połapać grubo, to tylko ziarna. Żadnej zanęty nie wsypujcie na Zalewem Wiślanym. Łubin słodki, cieciorka, bobik, kukurydza. Może jeszcze być gnieciona, prasowana. Konopie, pęczak, może być też makaronu trochę. I słuchajcie, no i łyżkami i do wody. Tak. Niektórzy powiedzą, o Jezu, tyle, żeby nad zalewem połapać i ściągnąć rybę w to miejsce, bo jest dużo ryby, no to trzeba to podnieść. Zresztą dla tych Japońców, jak wchodzi stado, to takie wiaderko to jest pół godziny i tego nie ma. Podnęcimy sobie w dwóch miejscach, tu jest jedno. Tam troszeczkę dalej, to parę łyżek tam rzucimy. No, jesteśmy na tym drugim miejscu, troszeczkę mniej.
ale tu zaś lubią czasami mleszcze podchodzić. O. Nie za daleko. Koło ścinek. Z prawej strony tutaj żółty piasek, to wiem. Wszyscy raz sprawdzone. Będzie. Słuchajcie, odłożę na chwilę, ale tam sobie do końca odłożę. No i tak, no i co? No już po nęceniu. I wam powiem, że tak jak to już znane, jak gdzieś słyszeliście, góralski reporter mówi, a niech się darzy, przyjeżdżajcie, łapcie. Woda otwarta i ogrom wody, miejsc można sobie samemu wyszukać wszędzie. Wszędzie jest ta ryba, trzeba ją tylko znęcić w odpowiednim miejscu przez tydzień. Wtedy mamy już odpowiednie wyniki. Do zobaczenia, jak już będziemy tutaj wyciągać te nasze piękne rybki.